Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja zacznę tutaj z tego miejsca i parę słów wstępu, żebyście Państwo mieli mnie w jednym miejscu. Natomiast ja jestem przyzwyczajony chodzić, więc potem przejdę na mikrofon i przejdę na wskaźniki, żeby Państwu pokazywać pewne elementy prezentacji. Bardzo dziękuję za to wstępne przedstawienie. W dwóch zdaniach, albo może nawet w trzech, Państwu to pogłębię, żebyście Państwo zrozumieli moje podejście do tematu, którym się za chwilę zajmiemy. No już Państwo wiecie mniej więcej skąd się tutaj wziąłem. Ja w swoim doktoracie zajmowałem się szkołą austriacką, natomiast moje podejście zarówno do tej szkoły austriackiej i do tych Japończyków, o których za chwilę dwa słowa, jest bardziej praktyczne i to ma też związek z tym, co robiłem zawodowo właśnie jako ekonomista, potem główny ekonomista dużej instytucji finansowej. Z jednej strony ja cenię Austriaków za jasne i logiczne ujmowanie problemów ekonomicznych i całą siatkę pojęciową tej szkoły i to jest to, co w tej książce starałem się zrobić dla siebie, ale też dla innych. Dla siebie, dlatego że żeby przeanalizować, co Japończycy robili dobrze, a co robili źle i dlaczego im nie wyszło i co na ten temat mówi szkoła austriacka, ja musiałem nakreślić pewien całokształt tej szkoły i to jest pierwszy rozdział książki na kilkudziesięciu stronach. Macie Państwo zrobioną pejzaż całej szkoły. Nie znalazłem tego nigdzie ani w literaturze polskiej, ani anglojęzycznej, więc musiałem to zrobić dla siebie. No to jest też dla tych wszystkich, którzy zdecydują się do książki zajrzeć. A z drugiej strony potem analizuję kolejne aspekty działania gospodarki japońskiej, pokazując w jaki sposób interwencjonizm był tam głęboko zakorzeniony kulturowo, w jaki sposób ten interwencjonizm wpłynął na kształt instytucji, które funkcjonowały w Japonii, które są zgoła i zupełnie inne od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, jeżeli chodzi o to, jaką gospodarkę znamy, czy europejską, czy amerykańską, ze wszystkimi różnicami między nimi. Więc Japonia to jest zupełnie inny wszechświat i to starałem się opisać i pokazać, w jaki sposób ten interwencjonizm bardzo głęboko wniknął w sposób działania. No i potem pokazuję, w jaki sposób interwencjonizm, jakże austriacki temat, w jaki sposób on na pewnych początkowych etapach rozwoju gospodarczego działał, ale potem był coraz bardziej hamulcem i coraz większe kłopoty generował. I pokazuję to zarówno na poziomie gospodarki realnej, jak i na poziomie monetarnym, pokazując, w jaki sposób teoria austriacka te dwie rzeczy łączy. I co więcej, na koniec pokazuje też, jakie to ma konsekwencje i pola badawcze, jeżeli chodzi o to, co nas bezpośrednio dotyka, szczególnie na polu monetarnym. Także to jest od strony teoretycznej, tym się zajmowałem w moim doktoracie, który potem został wydany właśnie jako książka, której okładkę Państwo tutaj widzicie. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenia zawodowe, to była zawsze praktyka. Ekonomista bankowy, potem no, szef działów zajmujących się analizami rynkowymi, prognozami makroekonomicznymi i analizami sektorowymi. No my działaliśmy dla praktyki, dla potrzeb Departamentu Skarbu i jego klientów, dla potrzeb wewnętrznych banków i na potrzeby zewnętrzne, więc cały czas był ten rys praktyczny. Przed chwilą mieliście Państwo okazję usłyszeć dosyć szeroki rys teoretyczny, teraz przechodzimy do praktyki, tym się zajmowałem i z tego punktu widzenia chcę Państwu opowiedzieć moje wrażenia na temat właśnie tak zwanego Polskiego Ładu. Jaki jest plan wystąpienia? Na początek chciałem zaznaczyć pewne obszary rozwojowe, które wymagałyby zaadresowania, jeżeli ten Polski Ład miałby adresować wyzwania rozwojowe. Ze szczególnym uwzględnieniem demografii. Pokażę Państwu dosłownie kilka slajdów demograficznych pokazujących, w jaki sposób ten czynnik wpływa praktycznie na wszystkie inne zmienne ekonomiczne, makroekonomiczne i tym też trzeba by się było zająć, gdyby chcieć to zaadresować i przygotować kraj na tą zmianę, która nadciąga i która jest nieunikniona. No i później przejdziemy do głównych wektorów działań Polskiego Ładu. No i na koniec oczywiście odpowiedź na pytanie zasadnicze, czy i na ile ten ład adresuje. Taka uwaga, no myślę, że Państwo też rozumiecie to, ale może trochę mniej niż ja, no bo ja musiałem się jednak do tego przygotować. Rozumiecie Państwo, że mówimy o pewnych galaktykach problemów. Jeżeli mówimy o wyzwaniach rozwojowych, no to można byłoby poświęcić wielodniową konferencję, zaznaczając, jakie są te wyzwania rozwojowe, wchodząc w szczegóły. Jeżeli mówimy o Polskim
Ładzie to tam też jest cała masa szczegółów. Można by też tymi szczegółami zająć no, kilka dni. A rozumiecie Państwo, że ja mam na to pół godziny, więc muszę się skupiać na esencji. Więc z góry Państwa przepraszam, że pewne szczegóły, które są istotne i gdyby mieć więcej czasu, trzeba było je było pogłębić, no to oczywiście będziemy musieli je tylko zaznaczyć. Trochę będziemy się poruszali, powiedzmy, autostopem. Była taka książka Autostopem przez galaktykę. My będziemy autostopem czy rakietą lecieli pomiędzy różnymi galaktykami. Ja Państwu to będę pokazywał. Nie przedłużając czasu, którego mamy mało i powoli przechodząc na drugi mikrofon, sprawdzimy, czy on nam działa. Zawsze jest dobrze włączyć. Ok, już jest włączony. Czy jestem słyszalny z tego mikrofonu? Jestem. Dobrze. Proszę Państwa, to ja teraz przechodzę na tryb mobilny i przejdźmy sobie do zaznaczenia wybranych obszarów rozwojowych. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, natomiast chciałem Państwa jakby no, wprowadzić w te obszary wybrane i lista jest oczywiście dalece niepełna. Gdybyśmy chcieli skonstruować program rozwojowy dla Polski, no to mielibyśmy wiele tematów do poruszenia. Zaczynając od biznesu, mamy kwestie zmian, które dotykają cały biznes światowy i też poprzez to nasz biznes krajowy. Mamy kwestie automatyzacji, cyfryzacji, sztucznej inteligencji, w jaki sposób naszym firmom pomóc regulacyjnie się do tego przystosować. To jest jedna z istotnych tematów. Mamy kwestie regulacji biznesu. Od wielu lat biznes postuluje konieczność uproszczenia otoczenia regulacyjnego, usprawnienia działania sądownictwa gospodarczego. Postuluje to, żeby konsultacje proponowanych zmian były dłuższe, poważniejsze i żeby było dłuższe vacatio legis. Jeżeli chodzi o temat inwestycji, za chwilę go delikatnie dotkniemy, to jedną z istotnych przyczyn, dla których te inwestycje w Polsce są niskie i od wielu lat są niskie, to jest niepewność regulacyjna. To jest to, że co chwilę te przepisy się zmieniają. Przedsiębiorcy nie są w stanie dokonywać kalkulacji, dlatego że świat współczesny zmusza do operowania na niskich marżach, a jeżeli regulator dużymi potencjometrami zmienia istotne parametry gospodarki, to nie możemy dokonywać kalkulacji ekonomicznej. Kolejno, jeżeli chodzi o energetykę. Tutaj mamy po pierwsze zaniedbania i zapóźnienia sięgające pewnie 10 albo 20 lat. Mamy kwestię tego, że jesteśmy oparci o węgiel, a jak wiadomo węgiel jest mało kompatybilny z polityką unijną, jeżeli chodzi o CO2, ale mamy też kwestię tego, że ten węgiel na przykład na Śląsku nam się kończy, więc tak czy inaczej trzeba byłoby coś z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie wieloset miliardowych inwestycji. To jest też kwestia elektryfikacji 2.0, czyli tego, że jeżeli rzeczywiście przechodzimy, a wygląda na to, że elektromobilność to jest przyszłość i będziemy jeździli za 10, 20, 30 lat wyłącznie albo prawie wyłącznie samochodami elektrycznymi, no to jest kwestia elektryfikacji 2.0, dostarczenia takiej ilości prądu, żeby nam to napędziła. Kwestia kosztów, kwestia zaniedbań. Mamy kwestie infrastrukturalne, które jakoś się tam toczą, ale dobrze byłoby wiedzieć, gdzie stoimy, ile na to potrzebujemy pieniędzy. Mamy kwestie demograficzne, o których na kilku kolejnych slajdach, która to demografia będzie nam wpływała praktycznie na wszystkie wymiary działalności gospodarczej, dlatego że ta zmiana jest tak potężna i mamy tak istotną zmianę, jeżeli chodzi o zasób pracy. My tego jeszcze dzisiaj aż tak bardzo nie czujemy, dlatego że jesteśmy ukształtowani w latach, kiedy mieliśmy wysokie bezrobocie. Wysokie bezrobocie oznacza, że ludzi było w cudzysłowie za dużo albo za mało pracy dla nich, ale podświadomie możemy sądzić, że zawsze się jakiegoś tego pracownika gdzieś tam znalazło. Od kilku lat już widać, że to jest coraz większa trudność i ona będzie postępowała. O tym na kilku kolejnych slajdach, więc to na razie zawieszę. Ale mamy kwestię ochrony zdrowia bezpośrednio związaną z demografią. Po pierwsze będzie więcej ludzi, że tak powiem, do obsłużenia, a po drugie nasza kadra medyczna jest generalnie mocno zaawansowana wiekowo, będzie przechodziła na emeryturę, za chwilę będzie po prostu te nożyce się będą coraz mocniej rozjeżdżały. Mamy kwestię administracji publicznej, którą trzeba byłoby scyfryzować, odchudzić, postawić na jakieś w dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony mamy bardzo dobrych informatyków i można by to po prostu puścić na elektronice i trochę ograniczyć zatrudnienie, bo za chwilę tam nie będzie miał kto pracować, no to też by trzeba było zaadresować. No i wreszcie koniec końców, to dotyka wszystkich tych elementów, o których tutaj mówimy. Mamy kwestię wyzwania fiskalnego. Za chwilę też pokażę Państwu jeden slajd, jak to wyzwanie nam się zintensyfikowało w czasie, jeżeli chodzi o koszty związane z COVID-em i deficyty.
No jest też kwestia tego, że jeżeli zajmujemy się tymi wszystkimi elementami, tutaj energetyka setki miliardów, CPK dziesiątki miliardów, geopolityka, wyzwania rozwojowe armii, jakieś tam kolejne miliardy, ochrona zdrowia i tak dalej, chcielibyśmy zobaczyć w jednym miejscu, że ktoś to policzył, że będzie nas na to stać, skąd to będzie, jakimi sposobami finansowane. Więc na tym się zatrzymajmy, mając pełną świadomość, że tylko drasnęliśmy powierzchnię tematu, ale to są te tematy, którymi powinniśmy się zająć, gdybyśmy chcieli zaadresować kwestie wyzwań rozwojowych kraju i dać na nie odpowiedź. I teraz o tej demografii. Dosłownie pokażę Państwu kilka slajdów, żebyście Państwo zrozumieli i zobaczyli na obrazku, że to jest pewna rzeczywistość obiektywna. Dlatego, że tak, tu mamy liczbę urodzeń żywych w poszczególnych latach w Polsce. Szczyt to jest połowa lat 80. Pewien paradoks, prawda? No, połowa lat 80. to jest bardzo głęboki kryzys gospodarki socjalistycznej, ale wtedy z różnych powodów, ale mieliśmy ponad 700 tysięcy urodzeń co roku. Widzicie Państwo, że później, kiedy weszliśmy w transformację, ta liczba urodzeń spadła. No i ona teraz tutaj jest w granicach 400 tysięcy plus minus. Niestety program 500 plus niewiele nam tutaj zmienił, ale to jest pewna twarda rzeczywistość, która przekłada się na to, ile osób odpływa z rynku pracy. Osoby z wyżu demograficznego powojennego systematycznie odpływają, oni są liczni. Natomiast ci mniej liczni, którzy rodzili się w latach 90., w latach 2000, oni nam teraz na ten rynek napływają, rozwierają nam się nożyce. To rozwarcie nożyc powoduje, że spada nam zasób pracy. Tutaj macie Państwo ludność w wieku produkcyjnym, dane eurostatowskie, czyli to są wszyscy ludzie w wieku 15 do 64 lat. I widzicie Państwo, że na takim bardzo dużym obrazku szczyt mieliśmy 2011 rok. Do 2025 roku z tej kategorii wiekowej ubędzie nam ponad 3 miliony osób. Ale to jest bardzo szeroka kategoria, tu są zarówno pracujący, niepracujący i tak dalej. Przejdźmy na samych pracujących. Jeżeli chodzi o pracujących, znowu nie mamy czasu wchodzić w szczegóły, dlaczego, skąd to przesunięcie i dlaczego ono jest, natomiast maksymalną liczbę pracujących mieliśmy w 2019 roku. Ona systematycznie spada i będzie spadać. Co więcej, w kolejnych latach będziemy mieli przyspieszenie tego spadku. Polska w Europie jest społeczeństwem, które w najszybszym tempie będzie się starzało, więc u nas ten odpływ będzie jeszcze szybszy niż w innych krajach, więc trzeba by się było zastanowić, co z tym zrobić. Trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób adresować tą kwestię też regulacyjnie, w jaki sposób na przykład poprzez regulacje nie utrzymywać ludzi na krusie, tylko skłaniać ich do tego, żeby oni przechodzili do bardziej efektywnych miejsc zatrudnienia. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i teraz już przechodząc bardziej do tu i teraz. Tutaj macie Państwo najnowsze dane, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w Europie. To są dane tak zwane BAEL-owskie. BAEL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności. To jest miara bezrobocia lepsza i precyzyjniejsza niż tak zwane bezrobocie rejestrowane, które my mamy. Bezrobocie rejestrowane, nie wchodząc w szczegóły, zawyża nam tą liczbę. Natomiast tutaj macie Państwo pomiar metodą stosowaną w całej Europie. I teraz spójrzmy, że Polska, tak jak mówię, my cały czas mentalnie przyzwyczajeni, wysokie bezrobocie i tak dalej. Polska już teraz jest krajem o drugim najniższym poziomie bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Najniżej Czesi 3%, Polska 3,5%. Nawet Niemcy, gdzie problem demograficzny, ja w Niemczech pracowałem i żyłem wiele, wiele lat temu, ale oni już kilkanaście lat temu poważnie dyskutowali, co z tą demografią zrobić, jak to zaadresować, były odpowiednie programy i tak dalej, i tak dalej. To my już teraz mamy niższą stopę bezrobocia i to będzie postępowało. Więc teraz jak Państwo słyszycie, że ktoś się chwali, że jest niska stopa bezrobocia, to okej, cieszymy się, że ona nie jest wysoka, ale to nie jest zasługa albo w niewielkim stopniu rządzących tych czy innych, tylko po prostu pewnych procesów odpływu i napływu z rynku pracy. I teraz jeżeli zasób pod nazwą pracownik, jego czas, zasób pracy się nam kurczy, no to z podstawowego rozumowania ekonomicznego jego cena musi rosnąć, więc cena pracy w Polsce rośnie. I tutaj macie Państwo wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od 2005 roku, po prostu w złotych, średnia za 4 kwartały, żeby te różne ząbki wygładzić. Jak Państwo widzicie, to rośnie. No i teraz ten przyrost będzie jeszcze mocniej przyspieszał, biorąc pod uwagę inflację, żądania płacowe. I to jest taki czynnik makroekonomiczny. Jeżeli wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną, no to też oznacza presję na sektor publiczny. Jeżeli sektor prywatny płaci coraz więcej, to za chwilę on będzie coraz silniej wysysał pracowników z sektora publicznego, tych bardziej, powiedzmy, cennych dla sektora prywatnego. I możemy się zmierzyć z sytuacją, że usługi publiczne nam będą po prostu coraz bardziej słabo działać, bo stamtąd będą pracownicy coraz mocniej wysyłani, wysysani.
I tutaj zamykając już ten wątek demograficzny tym slajdem, to jest wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale też dla pewnego modelu rozwojowego, który mieliśmy w Polsce do tej pory, który w znacznej mierze polegał jednak na tym, że mieliśmy tanią pracę, tańszą niż w innych krajach europejskich. I to spowodowało, że firmy działając w takim otoczeniu, no, miały ciut łatwiej niż mają te firmy w krajach, gdzie praca jest droższa. Ale u nas ta praca staje się coraz droższa. Problem braków kadrowych jest jednym z najczęściej zgłaszanych przez różne firmy z różnych branż. To się przekłada na wzrost kosztów pracy, to już Państwo widzieliście. To jest erozja dotychczasowego modelu rozwoju firm i tutaj znowu trzeba byłoby tym firmom pomóc zaadresować pewne rzeczy. Pewne elementy się pojawiają, za chwilę dojdziemy do tego, że jest ulga na robotyzację, na prototypy i tak dalej, więc pewne drobne elementy są i to też trzeba dostrzec. Natomiast trzeba byłoby moim zdaniem tutaj dokładniej to zanalizować. Mamy konieczność intensyfikacji inwestycji. Tutaj dochodzimy do punktu, o którym już wspominałem. Te inwestycje od wielu lat w Polsce były niższe niż w krajach naszego nawet regionu. One były takie momenty, że były jednymi z najniższych w Europie. Znowu kwestia refleksji, dlaczego tak się, skąd to się bierze. Tutaj problemy są szersze, nie mamy czasu w to wchodzić. Natomiast jednym z istotnych elementów jest właśnie to otoczenie regulacyjne, więc trzeba by je było ustabilizować. I moim zdaniem sama stabilizacja otoczenia ekonomicznego dla przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę w szczególności te procesy relokacji produkcji, z którymi teraz mamy do czynienia globalnie w związku, prawda, z napięciami geopolitycznymi, to już byłby napęd dla naszej gospodarki, który byłby no, zerokosztowy. Bo my nie musimy tam dotować niczego ani dawać specjalnych ulg, tylko na przykład powiedzieć przedsiębiorcom, słuchajcie, obiecujemy wam, że przez najbliższe X lat nie będziemy wam zmieniać istotnych elementów do kalkulacji ekonomicznej. I tutaj ten element, o którym wspomniałem, te braki kadrowe, to, że będziemy społeczeństwem, którym coraz mniej mamy pracujących, będą coraz mocniej uderzały w edukację, w zdrowie, w te miejsca, gdzie skąd będzie można wyciągać pracowników do sektora prywatnego, no ale też chcemy, żeby usługi publiczne działały w sposób dobry. Więc to jest ten element demograficzny, który będzie wpływał na wszystko i który moim zdaniem, gdyby przygotowywać program rozwoju kraju, trzeba by to było zaadresować, zaproponować rozwiązania, zrobić dyskusję i wybrać te, które uważamy wszyscy za najlepsze i najbardziej efektywne kosztowo. I teraz dochodzimy do elementu właśnie polskiego ładu. Tutaj będziemy mieli do czynienia z pewnymi etapami. Na tym slajdzie macie Państwo etap pierwszy, czyli dokument programowy, który pojawił się przed wakacjami. To był bodajże maj tego roku. No i tutaj z czego się z tego dokumentu dowiedzieliśmy? Generalnie rzecz biorąc, czego można było oczekiwać? Zacznijmy od tego. Co to jest ład? Ład, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, to jest stan, w którym to, o czym mowa, funkcjonuje według określonych reguł, obiekty mają swoje ustalone miejsce, a zdarzenia przewidywalny przebieg. Więc ktoś, powiedzmy, bardziej naiwny mógłby oczekiwać, że nasi ukochani rządzący zadali sobie trud przeanalizowania tego, co u nas źle działa, co jest w nieładzie i po prostu będą wprowadzali te elementy tego ładu, w szczególności adresując któryś albo kilka z tych obszarów rozwojowych, o których wspominałem. Tak można byłoby oczekiwać. Lektura dokumentu niestety nie nastrajała optymistycznie. Dokument ma 100-kilkadziesiąt stron, natomiast no, ja już wiele podobnych dokumentów czytałem i tutaj byłem bardzo mocno zaskoczony tym, że po pierwsze tam nie ma elementów analizy. Są elementy pewnych stwierdzeń politycznych typu państwo zdało egzamin, Polski Ład to więcej niż plan odbudowy, to strategia cywilizacyjnej zmiany. Naprawiliśmy błędy polityki III RP, ambitną politykę społeczną połączyliśmy z odpowiedzialną polityką budżetową i to jest utrzymane na takim poziomie ogólności. Nie ma analizy na przykład systemu podatkowego, a jak się dowiadujemy z tego dokumentu, zmiany podatkowe to jest trzon tego tak zwanego Polskiego Ładu. Czytając to i robiąc sobie taką mapę mentalną, no to widać, że główny, że tak powiem, kierunek zmian, kierunek natarcia to są zmiany podatkowo-składkowe. Natomiast oprócz tego tam jeszcze zostało nawrzucane chyba co tylko było w jakim ministerstwie, żeby było, że się dużo dzieje i że dużo zmieniamy. Żeby Państwu pokazać takie, proszę Państwa, ja do wszystkiego pokazuję, znaczy macie Państwo źródła, więc żebyście Państwo nie sądzili, że ja tutaj coś koloryzuję albo podkręcam, bardzo proszę sobie posprawdzać. Jeżeli się gdzieś myliłem, to ale nie myliłem się, mówię Państwu o grubych rzeczach.
Więc oprócz tych rzeczy, oprócz dużej ilości infografik bardzo przerysowanych, są takie strony w tym dokumencie, gdzie na jedną stronę macie Państwo dwie duże infografiki, które w zasadzie nie wiadomo, jaki jest ich przekaz i do tego są dwa albo trzy zdania. I to jest jakby taka gęstość merytoryczna tego materiału. Ale mamy też o służbie zdrowia, edukacji antydyskryminacyjnej, budowie ścieżek rowerowych, o odzyskaniu dzieł sztuki zarabowanych w czasie II wojny światowej, a nawet zapowiedź, że ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach, w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą. Także jak Państwo widzicie, było tam wszystko. Ale czego nie było? Proszę Państwa, tutaj taki slajd, który pokazuje Państwu przyrost, roczny przyrost zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych. I to jest taka szeroka miara, którą ekonomiści często stosują, żeby zobaczyć, jak bardzo się zadłużamy. Niestety, i znowu nie będę Państwu całej historii opowiadał, to, co nazywamy deficytem budżetowym w warunkach polskich, a szczególnie po pandemii, ma bardzo znikomą wartość informacyjną. Natomiast to, co jest istotne, to jest po prostu delta długu. Tutaj macie Państwo deltę długu instytucji rządowych i samorządowych. Zobaczcie Państwo, 2020 rok pandemiczny, prawie 300 miliardów. 2021 105 miliardów. 2022 kolejne 100 miliardów, przy czym w momencie, kiedy był publikowany ten dokument, te liczby tutaj wyglądały jeszcze bardziej przerażająco. Jeżeli pamiętam, to było 340, tutaj było jeszcze więcej. Więc jeżeli przygotowujemy dokument programowy, który mówi o tym, w jaki sposób zamierzamy zaadresować wyzwania, które mamy przed sobą, ale też które nam zmultiplikował COVID, no to trzeba by się było odnieść do tego, co robimy z tymi dodatkowymi 500 miliardami złotych zadłużenia, w jaki sposób zamierzamy to obsłużyć, jakie tutaj są ryzyka, jeżeli chodzi o stopy procentowe i tak dalej, i tak dalej. Tego tam nie ma. Macie Państwo, że tak powiem, takie ogólne stwierdzenia. No i pytanie, jak to się ma, czy to jest odpowiedzialna polityka budżetowa, jeżeli mamy takie zadłużenie i w ogóle nie ma takiego tematu rozmowy. I teraz już przechodząc do szczegółów tego Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o maj 2021, to założenia, znaczy gdyby czytać na poziomie samych założeń kierunkowo i nie wchodzić w liczby, to nawet można by się zgodzić, no bo zobaczmy, co tam mieliśmy. Wprowadzenie dosyć wysokiej kwoty wolnej od podatku, w tym także dla więc to jest zmniejszenie obciążenia niskich płac i emerytur, próba zwiększenia progresji. Tutaj znowu nie wchodzimy w ten temat, że jeżeli pouwzględniamy ulgi, to ta progresja wcale nie jest w Polsce niska, ale załóżmy, że cel był taki, żeby zwiększyć tą progresję. Kierunkowo można by się ewentualnie z tym zgodzić. Pytanie o skalę. Podniesienie progu podatkowego, znowu też ta kwestia tej progresji. Kwestia składek na Narodowy Fundusz Zdrowia i tutaj głównie dotyczy to tego, znaczy największy, że tak powiem, wzrost ciężaru jest dla przedsiębiorców, którzy do tej pory płacili to ryczałtowo od stosunkowo niewielkiej kwoty, niezależnie od dochodów. I tutaj była propozycja tego, żeby zwiększyć te obciążenia. I teraz kierunkowo ja się z tym zgadzam. To znaczy już we wcześniejszych dyskusjach mówiłem, że nie może być tak, że przedsiębiorca, który może zarabiać bardzo dużo, płaci bardzo mało w porównaniu do etatowca, który robi z grubsza podobne rzeczy. Tylko znowu, nie chodzi o to, żeby to zrobić metodą taką uderzeniową, że nagle po prostu dobijamy go maksymalnie, tylko byłaby to kwestia szerokiego sprawdzenia, kto jakie składki zdrowotne płaci. W szczególności kwestia przyjrzenia się KRUS-owi, dlaczego tam jest tak nisko i że to miało pewien sens w latach 90. i 2000, kiedy ten KRUS był taką pewną przechowalnią nadmiaru siły roboczej, którą mieliśmy, ale teraz mamy niedobór siły roboczej, więc trzeba te magnesy przyciągające do KRUS-u zmniejszać, a nawet wypychać stamtąd. Ale tego nie było. Natomiast później zaczęło się już tylko gorzej. Jeżeli przeszliśmy na szczegóły, to po pierwsze okazało się, że te zmiany na poziomie takim generalnym, które można by ewentualnie przyjąć. I proszę Państwa, i tutaj mówimy, ten pierwszy punkt, to jest już po ogłoszeniu jesiennym szczegółów Polskiego Ładu. Okazało się, że autorzy i analitycy, którzy robili te przygotowania, nie zauważyli, że ich propozycje oznaczają podwyżkę podatków dla wszystkich zarabiających między 6 a 11 tysięcy złotych. Po prostu, znaczy moim zdaniem to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo skomplikowany mamy system, że zespół rządowy mający dostęp do wszystkich danych, do wszystkich specjalistów mogących zapytać, nie złapał takiego istotnego, no nie nazwę go niuansem, tylko zasadniczej sprawy, więc już tutaj pierwszy element się pojawił. No więc na ten element pojawiła się łata pod nazwą ulgi dla klasy średniej. Wielu innych rzeczy też nie dostrzeżono, nie przemyślano kwestii ryczałtowców, potem za chwilę wprowadzono wyjątek dla
jednoosobowych działalności gospodarczych, lekarzy, informatyków i pojawiły się kolejne elementy, których na początku nie było, natomiast wchodząc w szczegóły, kiedy poszczególne grupy zaczęły pokazywać, ale zobaczcie, co się u nas wydarzy, nagle trzeba było zrobić całą masę ład i teraz na dzień dzisiejszy to skutkuje taką sytuacją, że nie znamy pełnych i wiarygodnych szacunków finansowych planowanych zmian. Nie ma. Mamy największą rewolucję podatkową od 30 lat, która nie jest policzona. Proszę Państwa, nie ma danych. Jakie są dane? Jakieś są, zaraz przejdziemy do tego. Znaczy, moja interpretacja tutaj jest taka, i chętnie dam się komuś przekonać, że ona jest błędna, ale wydaje mi się, że dla celów, żeby powstały właśnie takie infografiki, jak tutaj Państwo widzicie, w portfelach Polaków zostanie prawie 16,5 miliarda złotych rocznie. Pierwsze pytanie, skąd bierzemy te 16,5, tak? Znaczy pierwsze pytanie jest, czy to jest dokładnie policzone, skąd to wynika i jak to się ma do tych zmian, które potem miały miejsce. Drugie pytanie jest takie, skąd to bierzemy? 16 miliardów w ciągu 10 lat to jest 160 miliardów. Gdzie te pieniądze znajdziemy? Natomiast jeżeli chodzi o przekaz taki powiedzmy polityczny, propagandowy, no to Polacy dajemy wam 16 miliardów rocznie. Niemal 18 milionów Polaków zyska na obniżce podatku w ramach Polskiego Ładu, a dodatkowo jeszcze na reformie zyska 8 milionów emerytów, aż 2/3 wcale nie zapłaci podatku. No też zastanówmy się, ci, którzy zapłacą podatek. Z jednej strony państwo zachęca do tego, żeby pracować jak najdłużej, wtedy twoja emerytura będzie wyższa, ale jak przychodzi do jakiegoś programu, to jak ty będziesz miał za wysoką tę emeryturę, to ty już zapłacisz ten podatek. Ci, co mieli niską, jej nie zapłacą. Więc to też trochę nie w tą stronę działa. Ale do czego zmierzam? Mamy przekaz polityczny, że Polacy podnosimy wam kwotę wolną, zostanie wam 16 miliardów, emeryci was jest 8 milionów, pamiętajcie o nas, że my wam znieśliśmy te podatki. Tylko jakim to się dzieje kosztem? To się dzieje kosztem dalszego, poważnego komplikowania całego systemu. Tutaj znowu nie będziemy wchodzili w szczegóły. Gazeta Rzeczpospolita, zresztą nie tylko, ale akurat oni mieli ładne infografiki, więc tutaj państwo macie różne hasła, różne obszary, w których ten Polski Ład dotyka. PIT jest zmieniany w 80, a CIT w 77 miejscach. Ustawa ma 280 stron. I teraz, jeżeli chodzi o ustawę, to co, tu jest wiele rzeczy, które powinny nam zapalać wszystkie czerwone lampki, ale jedną z tych elementów jest to, że Biuro Legislacyjne Sejmu nie może wziąć odpowiedzialności za fatalny kształt przepisów. Cytat, proszę Państwa, o tym, że proponowane przepisy są fatalnie napisane, alarmowali także w trakcie prac w Sejmie legislatorzy. Poinformowali, że ze względu na liczbę zmian i krótki czas prac nie są w stanie przygotować opinii prawno-legislacyjnej do projektu. Zwrócili uwagę, że już pobieżna analiza projektu pozwoliła na stwierdzenie licznych błędów legislacyjnych, takich jak błędne odesłania do innych przepisów, błędne oznaczenie jednostek redakcyjnych, błędne polecenia legislacyjne, szereg błędów językowych, literówki, urwane wyrazy, błędy interpunkcyjne, składniowe, fleksyjne. No i właśnie to, że Biuro Legislacyjne nie może wziąć odpowiedzialności za fatalny kształt przepisu. Pamiętacie Państwo kwestię lub czasopisma? To były dwa słowa po przecinku. Co to oznaczało, jakie to miało konsekwencje? Tutaj macie Państwo prawdopodobnie dziesiątki, setki albo tysiące lub czasopism. Wszystko wrzucone w jedno miejsce i niepoliczone. I teraz jakie były reakcje? No reakcje... Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował, żeby to na spokojnie przedyskutować i... Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje przygotowanie gruntownej reformy prawa podatkowego oraz takie prowadzenie prac, aby nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2023, a nie za niespełna 3 miesiące. Prawnicy senaccy mówią, że Polski Ład w 14 miejscach jest niezgodny z konstytucją. Towarzystwo Ekonomistów Polskich podobnie, ale sprawa jest, że tak powiem, pchana dalej. Mam dla Państwa wypowiedź jednego z wiceministrów. Nie chodzi o nazwisko, nie chodzi o to, żeby personalizować sprawy, tylko pewne podejście. Jaka była odpowiedź Ministerstwa Finansów na te liczne zarzuty? Około połowy objętości tego projektu nie spotkało się z żadnymi krytycznymi uwagami, więc proszę docenić pracę, jaką wykonaliśmy w Ministerstwie Finansów. Więc wiecie Państwo, no proste pytanie jest takie, że dlaczego nie wprowadzić tych, które się nie spotkały, a innych nie przedyskutować? No nie ma na to odpowiedzi. Myślę, że odpowiedź jest polityczna, że po prostu trzeba było pokazać tym Polakom, którym się pokazywało, że tu dostali 500+ na pierwsze dziecko, 13 emerytura, 14 emerytura, że mamy ten przysłowiowy worek z pieniędzmi i znowu wam usypujemy. Kochajcie nas za to. Proszę Państwa, to by było śmieszne, gdyby to nie było tak niebezpieczne. Znowu, nie mamy czasu wchodzić w szczegóły. Generalnie, gdybyśmy chcieli podsumować, w jaki sposób to będzie działało, no to mamy generalnie rosnące obciążenia podatkowo-składkowe dla osób zarabiających powyżej 2 średnich krajowych. Bardzo duża ilość zmian komplikujących system. Tutaj macie Państwo te elementy.
Z punktu widzenia wolności gospodarczej i wolności i jakby pewnej wolności prowadzenia właśnie działalności gospodarczej, mamy w ramach Polskiego Ładu mamy od 2023 obowiązek regularnego przekazywania do Urzędu Skarbowego ksiąg rachunkowych wszystkich, a w przypadku podatników PIT także ewidencji środków trwałych, więc że tak powiem na bieżąco wszystko trzeba będzie wysyłać od 2023. Mamy obniżenie limitów transakcji gotówkowych na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca z 15 do 8 tysięcy. Konsumenci mają wprowadzony limit 20 tysięcy złotych. Więc żaden z tych elementów nie idzie w stronę upraszczania, żaden nie idzie w stronę ułatwiania, natomiast są takie, które coraz bardziej, że tak powiem, zaciskają pętlę fiskalną. Są też elementy dobre. Mamy podatek estoński, który będzie bardziej atrakcyjny po zmianach. Mamy zwiększenie limitu odliczeń na ulgę badania plus rozwój, plus możliwość łącznego stosowania z tak zwanym IP boxem, ulgę na innowacyjnych pracowników i tak dalej. Tylko że to niestety to są bardzo małe listki figowe na cały obraz, który jest bardzo, bardzo niepokojący. I teraz, proszę Państwa, zbliżając się do końca i pokazując Państwu na jednym slajdzie esencję tego, co moim zdaniem ten Polski Ład nam zrobi, to jest tak, po pierwsze to jest redystrybucja. Tutaj spójrzmy na ten wykres autorstwa analityków CNEI. Tak jak mówię, źródła Państwo macie podane, to jest też na stronach Senatu, to było na ich zlecenie. I teraz mamy tutaj zmiana dochodu do dyspozycji w złotych na miesiąc. A tu macie Państwo grupy decylowe. Jak Państwo widzicie, to zostało tak skalibrowane, żeby 9 z 10 grup decylowych coś dostało, przy czym największe tutaj teoretyczne poprawa sytuacji to jest powiedzmy piąta, szósta grupa decylowa, która miesięcznie zgodnie z tymi wyliczeniami ma mieć jakieś 250 zł max tego uzysku podatkowego, mniejszych podatków. Natomiast mamy potężne uderzenie, widzicie Państwo tutaj w tą najwyższą grupę decylową, czyli po prostu nielicznym zabieramy dużo po to, żeby trochę rozdać licznym, po to, żeby powiedzieć, że tam 18 milionów Polaków coś dostanie. W większości przypadków to będą jakieś niewielkie kwoty, które w międzyczasie zjada nam inflacja, więc jakby to spojrzeć całościowo, to nie ma specjalnego sensu. No ale takie tu jest główne uderzenie, główne działanie ekonomiczne, no to jest po prostu redystrybucja i na jednym obrazku, gdyby tą redystrybucję pokazać, to macie Państwo tutaj na tym właśnie obrazku. A gdyby pokazać drugi obrazek, jaka za to będzie cena, to jest kwestia dalszej komplikacji systemu podatkowego, który już teraz mamy bardzo niedobry. Tutaj macie Państwo akurat bardzo świeży ranking Tax Foundation. Oczywiście te podatki można na różne sposoby oceniać. Pewnie w innych to by wypadło ciut lepiej, no gorzej to już trudno, dlatego że tutaj mamy na 37 krajów OECD, które są w Unii Europejskiej. Najgorsi na ostatnim miejscu są Włosi 37, a my jesteśmy na 36 miejscu przed Polskim Ładem. Więc Polski Ład spowoduje, że po prostu w cuglach jesteśmy na ostatnim miejscu. Ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami w ogóle dla stabilności firm. To, co podkreślają podatkowcy, to jest to, że oni wielu rzeczy nie wiedzą, jak liczyć. Wiele rzeczy będzie bardzo skomplikowanych. Trzeba będzie dodatkową księgowość prowadzić na przykład dla kwestii związanych ze składką zdrowotną. No i będziemy mieli najbardziej skomplikowany system. I teraz tutaj taka refleksja, że gdyby rządzący taką determinację, jaką wykazują w tym aspekcie i wprowadzając ten program, wykazali, gdyby opracować rzeczywiście prosty i spójny system podatkowy, on nawet, ja jestem przekonany, że duża część przedsiębiorców zgodziłaby się, żeby płacić trochę więcej, dlatego że jeżeli chodzi o te kwestie podatkowe, to u nas wcale podatki nie są najwyższe. To jest bardziej kwestia komplikacji. Jeżeli chodzi o stawki podatkowe, to w wielu krajach one są wyższe, ale to jest kwestia komplikacji. Wydaje mi się, że duża część przedsiębiorców krajowych zgodziłaby się na to, żeby płacić trochę więcej, 1-2 punkty procentowe, gdzieś tam więcej, ale za to, żeby to było proste, jasne i przejrzyste. I nie trzeba daleko szukać. Zobaczcie Państwo, kto ma najlepsze systemy w tym rankingu. Estonia numer 1, Łotwa numer 2, Litwa numer 6, no to powiedzmy już trochę niżej, ale też cały czas w pierwszej dziesiątce. Jeżeli chodzi o Czechów, numer 7. Więc my nie musimy udawać się na antypody, żeby zobaczyć, jak wyglądają proste i działające systemy podatkowe. Wystarczyło wykonać tą pracę i ją zrobić. I teraz moglibyśmy liczyć rzeczywiście na impuls rozwojowy, na to, że firmy zechcą inwestować. Mamy tutaj bardzo długie zaniedbania, to mogłyby pójść bardzo szybko. Moglibyśmy liczyć na to, że firmy, które realokują swoją produkcję z Azji, bo widzicie Państwo, co się dzieje w geopolityce, że oni przyjdą jednak do nas. Jesteśmy geograficznie dobrze skomunikowani, mamy
mamy dosyć dużo ludzi, których oczywiście trzeba z różnych miejsc powyciągać, z rolnictwa, ale cały czas jesteśmy dużym krajem, można w jednym miejscu dosyć dużo ludzi zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. A to się nie dzieje. Mamy redystrybucję i dalszą komplikację podatku. Więc reasumując i zamykając moje wystąpienie, które no niestety, ja rozumiem, że Państwa nie podnosi na duchu. Ja też wolałbym przyjść z czymś optymistycznym, ale założcie Państwo, że ja tego nie wymyśliłem. Ja tylko dostałem zadanie tutaj od organizatorów, bardzo im dziękuję za zaproszenie, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda. No i wyszedłem z założenia, że po prostu niech Wasze słowa będą tak, tak, nie, nie. Tak to wygląda. Jeżeli Państwo macie silne argumenty, że wygląda inaczej, bardzo chętnie dam się przekonać i zrobimy, prawda, do tego jakąś erratę. Natomiast jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Największa rewolucja podatkowa do 89 przechodzi bez rzetelnej dyskusji publicznej. Nie mieliśmy dyskusji, mieliśmy jakieś tam wrzutki, było trochę zmian. Gdzieś tam jakieś elementy dyskusji się toczyły, no ale to nie o tym mówimy. Jeżeli robimy tak potężną rewolucję, to zróbmy sobie poważną sesję diagnostyczną, co nie działa. Zróbmy sobie sesję, co i jak mogłoby działać. Zróbmy sobie sesję porównawczą, jak w krajach bliskich nam dobrze działają systemy podatkowe, czy u nas by to mogło zadziałać. Policzmy to na różne sposoby, zobaczmy, ile to będzie kosztowało, bo ja nie do końca wierzę, że to można zrobić bezkosztowo, albo żeby jeszcze na tym zyskać. Zobaczmy, w jaki sposób to będzie wpływało na różne elementy systemu. Na chwilę jeszcze przeskoczę już poza koniec, ale proszę Państwa, to, na co już nie starczyło czasu, to jest kwestia samorządów. Jeżeli nie będzie PIT-u, samorządy dostają część tych pieniędzy z PIT-u, to one mają dosyć konkretne uszczerbki. Jeżeli chodzi o, jest taka strona Na Twój Koszt, którą Unia Metropolii Polskich firmuje i Związek Miast Polskich, więc to nie są jacyś niszowcy, prawda, foliarze z internetu, którzy gdzieś coś policzyli, tylko to mamy Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich. I oni zrobili taką stronę, gdzie można sobie wyklikać dla danego miejsca, ile będzie kosztował, ile rocznie straci na programie Polski Ład. Nowy Sącz wedle tych wyliczeń 36 milionów. Macie Państwo tutaj Kraków 500 milionów, Gdańsk, Warszawa i tak dalej. To jest uderzenie w te samorządy. No, skąd one wezmą na zasypanie tej dziury pieniędzy? Jeszcze szczególnie w kontekście wysokiej inflacji, która ich bije po wydatkach takich stałych, sztywnych. I w kontekście tego, że sektor publiczny też będzie żądał wypłat, bo jeżeli inflację mamy za chwilę, będziemy mieli blisko dwucyfrowej, no to niestety staniemy przed takim wyborem i on będzie bardziej dramatyczny niż w przeszłości. W przeszłości, kiedy mieliśmy wysokie bezrobocie, no to jednak część ludzi pracujących w sektorze publicznym, no to już machnęła na to ręką, że tam niewiele zarabiają, ale mają stabilność zatrudnienia. Ale teraz sektor prywatny będzie pukał po tych, którzy są mu potrzebni, będzie ich wyciągał i za chwilę możemy mieć do czynienia z tym, że po prostu nam pewne połacie sektora publicznego przestaną działać albo będą działały bardzo, bardzo wolno. I to jest też jeden z tych elementów, które tutaj są. Więc nie było dyskusji, duże skomplikowania, a prawdopodobnie destabilizacja systemu podatkowego. No jeżeli Biuro Legislacyjne Sejmu mówi, że nie jest w stanie tego ocenić, że na pierwszy rzut oka widzi, że tam jest masa błędów, no to resztę sobie możemy dopowiedzieć. Jeżeli to jeszcze zdężymy z systemem sądowniczym, w szczególności prawda, gospodarczym, który, no umówmy się, że nie został wzmocniony w ostatnich latach, no to mamy przepis na duże boom. Zmiany poważnie uszczuplą dochody samorządów, to przed chwilą mówimy. I teraz nie znamy rzetelnie wyliczonych kosztów tych zmian ani sposobów ich finansowania. Nie ma takich liczb. Ja tutaj myślałem, że może ja czegoś nie dopatrzyłem i tak dalej. Zadzwoniłem do dziennikarza, który się tym zajmuje i pytam, czy gdzieś widział takie liczby. On mówi, że nie. Także proszę Państwa, no jak to można skomentować? Ja bym to skomentował w ten sposób. Dawno temu był taki film Głośniej od bomb. Dla mnie to jest Głośniej od bomb. Mamy największą rewolucję i nie mamy wiarygodnych liczb, jak to, ile to będzie kosztowało, jak to będzie zrobione, jak to będzie finansowane. Zasadniczym celem, to jest moja osobista opinia, wydaje się motywowana politycznie redystrybucja, a nie poważne zaadresowanie któregokolwiek istotnego wyzwania rozwojowego kraju. To jest Państwo to, co macie, prawda, na tych wstążkach. Był taki wiersz Herberta: pochwaleni niech będą ornamentatorzy, ozdabiacze oraz sztukatorzy, twórcy aniołków fruwających. I on tam właśnie mówił o tych, którzy robią te wstążki, a na nich napisy krzepiące. Więc macie Państwo tutaj napisy krzepiące, że dla 90% podatników nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Zyska 18 milionów obywateli. Ale nie wiemy, kto za to zapłaci, jak za to zapłaci, jaka będzie cena komplikacji całego systemu. Także proszę Państwa, nie wygląda to optymistycznie, tak bym na koniec powiedział. Myślę, że będą tutaj dalsze problemy.
No i teraz to, no, możemy się albo, że tak powiem, podłamać i załamać, no albo może to jest miejsce, prawda, dla środowisk wolnościowych, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, żeby zacząć tutaj pracę nad tym, jak powinien wyglądać system podatkowy, który byłby, że tak powiem, na miarę tego, co możemy mieć i na miarę tego, żeby to dobrze działało i żeby sprzyjało gospodarce. Także ja pomimo tego, że prawda tutaj Państwu tyle negatywów pokazałem, bo tak to widzę, no to myślę, że to jest dla nas wszystkich wyzwanie, żeby po prostu zacząć się zastanawiać, jak ten system docelowy powinien wyglądać. I na tym chciałbym zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.